Siemanko, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj dwa tematy, aczkolwiek krótko. Zacznijmy może od tego takiego niewymagającego Waszej interakcji. A mianowicie pomyślałem sobie, że no, przyszła premia, więc trzeba by sobie zrobić jakiś prezent. Bez szaleństw, nie jest to... Nie mówimy tutaj o setkach bądź tysiącach złotych do wydania. Pomyślałem sobie, że taki mały prezent i chciałbym sobie kupić kubek, taki termiczny. Nie wiem, czy mieliście, używaliście, bo ja swego czasu używałem, znaczy nie miałem kubka, ale mogłem go dowolnie używać. Aktualnie nie mogę, nie mam takiej możliwości, więc pomyślałem sobie, że spoko, kupię sobie kubek termiczny. No, skoro naszym głównym hobby jest granie, no to pomyślałem sobie, jakiś taki nerdowski kubek termiczny pasowałoby sobie strzelić, nie? I niestety tutaj pojawił się problem, bo tak naprawdę, jeżeli chodziłoby o jakieś wzory kubków termicznych, takich związanych z grami, to kurde, mało tego. Takich ciekawych, nie? Tak naprawdę trafiłem na fajny kubek, i to jeszcze dodatkowo trzeba powiedzieć, że dostępnych, nie? Bo czasami niedostępne, że jakieś tam się trafiało, ale dostępny kubek, jedyny fajny, który mi się udało złapać, to jest kubek z Super Mario, który tak mniej więcej do połowy wygląda jak taka rura, do którego Mario wchodził, a powyżej no to wystaje właśnie postać Mariana bądź Luigiego. To był jeden. Drugi, który powiedzmy pasowałby do tego zagadnienia growego, ale tak delikatnie tylko, dlatego że to był kubek Venoma, aczkolwiek wizualnie mi się bardziej podobał kubek Venoma, naprawdę fajny, no ale ostatecznie nie wybrałem żadnego z tych, a jeszcze przy okazji, jak tak patrzyłem, no to trafił się kubek taki bardziej pod yerbę, z napisem Guarani i takim fajnym logo jakby takiego Indianina, Inoxa. Znalazłem fajny kubek z Asterixem, naprawdę spoko, i taki troszkę bardziej militarny kubek termiczny firmy MTAG, ale on jest troszkę za mały chyba, więc tego w ogóle odrzucam, więc tak naprawdę waham się najbardziej między tym Venomem a tym Guarani. Ten Mario jakoś tak chyba ostatecznego Mario nie wezmę. I tak się zastanawiałem, czy wy macie jakieś takie gamingowe gadżety, które sami sobie kupiliście, a ewentualnie może trafiliście na jakiś fajny kubek taki nerdowski, gamingowy, to możecie podesłać. A druga rzecz, to już taka wymagająca waszej interakcji, ale tylko pod względem tego, że polecam sprawdzić, czyli to się będzie pojawiało, czyli soundtracki, a polecałbym tym razem może nie cały soundtrack, bo w sumie już nie pamiętam jak z jakością tego soundtracku, chyba był dobry, natomiast jeden utwór jest wyjątkowy. Polecam zobaczyć sobie utwór o nazwie Bravely Default, The Vagrants of Love, czyli muzyka, no jak to się nazywa, Tame po polsku, Ringabel Tame, czyli to jest muzyczka tej postaci Ringabel, ale przewodnia? Nie, jak to tak? O, skończył się czas. Niemniej, może dzisiaj dziebko dłużej. Pamiętam, że wrzuciłem ten utwór, podlinkowałem takiemu kumplowi, znaczy właściwie na grupie takiej mojej klasowej, starej z liceum, i nagle mój kumpel, który w ogóle nie gra, ale posłuchał tego utworu i mówi mi, napisał mi, że tak, tak, bardzo fajny utwór. Widać, że koleś korzysta z akordeonu na potrójnych regestrach ze zmiennym rozstawem miecha. A ja tak go słucham, mówię, co ty do mnie gadasz? Okazało się przypadkiem, że ktoś z jego rodziny gra profesjonalnie na akordeonie i przy okazji on też wie, że to jest taki, wiecie, akordeon na potrójnych regestrach ze zmiennym rozstawem miecha. Także zobaczcie sobie Ringabel's Tame z Bravely Default. Tyle, trzymajcie się, nara.